Bardzo dziękuję. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. Program rządowy Wyprawka Szkolna ma na celu pomoc uczniom z niezamożnych rodzin w zakupie podręczników szkolnych. Program ten realizowany był już wcześniej, w roku 2011. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę 115 milionów złotych. Program ten realizowany jest w roku bieżącym. Właśnie w tej chwili są wypłacane kwoty beneficjentom. Program ten ma być też realizowany w kolejnym roku 2013. Takie są założenia projektu budżetu. W praktyce rozliczanie tego programu następuje w taki sposób, że środki z budżetu państwa poprzez wojewodów przekazywane są do gmin, a gminy wypłacają je beneficjentom. I tutaj pojawił się problem. Środki przekazywane są przez wojewodów i wojewodowie w trybie nadzorczym, przynajmniej niektórzy wojewodowie, nałożyli obowiązek na gminy partycypacji w wysokości 20% w ramach tego programu. Wojewodowie opierają się tutaj o ustawę o finansach publicznych, o konkretnie artykuł 128 tej ustawy i oczekują, że gminy zwrócą 20% łącznie z odsetkami. Podobnie do tego problemu odniosła się nasza instytucja, Biuro Analiz Sejmowych, która również w jakiejś mierze podziela pogląd niektórych wojewodów, z tym, że jednocześnie jednak twierdzą, że nie wszystkie przepisy są tutaj jednoznaczne i warto by się zastanowić, czy niektórych nie warto zmienić. Ja chciałbym spytać panią minister, czy pani minister, czy ministerstwu znane są przypadki właśnie różnej interpretacji tych przepisów, że gminy jednak są zmuszane do tego, żeby partycypować w rządowym projekcie. Chciałbym, żeby pani minister się do tego odniosła. Bardzo dziękuję.